Prawo i Sprawiedliwość obawia się, że nadchodzące wybory prezydenckie mogą nie przebiegać w uczciwy sposób. Partia chce powołać specjalny korpus mężów zaufania, który pilnować będzie lokali wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość nadal jest zdania, że ostatnie wybory samorządowe nie zostały rozstrzygnięte uczciwie. Miały w tym pomóc głównie błędy systemu elektronicznego liczenia głosów, mówi posłanka Anna Zalewska. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Państwowa Komisja Wyborcza do dzisiaj nie pokazała wszystkich wyników wyborczych. Jesteśmy kilka miesięcy po wyborach samorządowych i w związku z tym, że Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję, że w wyborach prezydenckich będzie ręczne liczenie głosów, bardzo poważnie, już nie na zasadzie spontanicznych reakcji, potraktowaliśmy hasło uczciwych wyborów. Partia złożyła w Sejmie projekt ustawy zmieniającej kodeks wyborczy. Nowe reguły miałyby dotyczyć mężów zaufania i zwiększenia ich kompetencji kontrolnych podczas pracy w komisjach wyborczych. Mąż zaufania w świetle nowych przepisów mógłby rejestrować pracę komisji za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. PiS chce oddelegować do 1000 najważniejszych komisji wyborczych w kraju swoich mężów zaufania, tak zwany Korpus Ochrony Wyborów, opierając się na nowych przepisach. Jeśli przyjmie je Sejm, miałby dopilnować uczciwego przebiegu głosowania. Do akcji zostaną zaangażowani mężowie zaufania i mężowie zaufania będą wspierali członków komisji obwodowych w podsumowaniu i ustaleniu wyników wyborów. Te wyniki będą przekazywane do systemu informatycznego, który został już skonstruowany i dzięki temu na pewno szybciej niż Państwowa Komisja Wyborcza będziemy w stanie ustalić te wyniki wyborów. Członkowie komisji będą mieć obowiązek posiadania telefonów komórkowych i stałego kontaktowania się z nami, żebyśmy na bieżąco w ciągu całego dnia i całej nocy mogli reagować i mieli kontakt z policją. Jednocześnie, żeby tymi telefonami komórkowymi między innymi zrobić zdjęcia wszystkich protokołów zaraz po ich sporządzeniu. Jest interpretacja Państwowej Komisji Wyborczej, zresztą na nasz wniosek i na nasze zapytanie. My mamy prawo otrzymać albo kserokopię, albo mamy prawo mieć zdjęcie takiego właśnie protokołu, ponieważ zdarzenia z wyborów samorządowych pokazały, że te protokoły wywieszone albo sporządzone zaraz po wyborach różniły się z tymi, które później wisiały następnego dnia. Specjalnym nadzorem ma zostać objęte 1000 kluczowych lokali wyborczych. Prawu i Sprawiedliwości wyjątkowo zależy na tym, aby dopilnować tych wyborów, ponieważ ich kandydat Andrzej Duda ma według sondaży realne szanse zmierzyć się z Bronisławem Komorowskim w drugiej turze wyborów prezydenckich. Kandydat PiS jeszcze przed wyborami pojawi się w Wałbrzychu i zorganizuje tu dużą konwencję wyborczą.